Jacek Tomkowicz, to program Gdzieś to już słyszałem. Czy przytrafiła się Wam kiedyś sytuacja, że po wysłuchaniu początku utworu byliście święcie przekonani, że to zupełnie inna piosenka niż ta, którą okazała się w rzeczywistości? Dzisiaj skupimy się właśnie na takich charakterystycznych intrach. W przypadku pierwszego z nich najbardziej zaskoczeni byli z pewnością fani zespołu Coldplay, bo kim mógł się inspirować David Guetta przy tworzeniu przeboju When Love Takes Over, możemy się tylko domyślać. To on i Kelly Rowland? A to zespół Coldplay i ich utwór Clocks. Ale o ile w tym przypadku źródeł inspiracji mogło być wiele, o tyle autora kolejnych dźwięków znamy bardzo dobrze. I to nie Gotye, a brazylijski gitarzysta i kompozytor Luis Bonfá. To właśnie fragmenty tego utworu zostały wykorzystane w światowym megahicie Somebody That I Used To Know. To początek utworu Gotye. A to jeszcze raz Luis Bonfá. I to ze spadkobiercami tego artysty. Gotye musiał podzielić się pieniędzmi. Teraz czas na małą zagadkę. Co to za utwór? Niektórzy pewnie spodziewali się Tupaka, a tu Beata Kozidrak wyskakuje z pomarańczy. No to proszę bardzo, to już początek utworu Changes, wydanego po śmierci amerykańskiego rapera. No zdecydowanie można się było pomylić, bo zarówno w pierwszym, jak i drugim utworze wykorzystano sample z tego samego przeboju. The Way It Is, Bruce'a Hornsby'ego i The Ranch sprzed 27 lat. Oto i oni. W jaka to melodia mielibyśmy spore problemy, no to przejdźmy teraz do innego początku. To Jula i utwór Za każdym razem. Czy gdzieś mogliśmy już słyszeć podobne intro? Paweł napisał: za każdym razem, kiedy słyszę początek utworu Za każdym razem, mam nieodparte wrażenie, że to U2 i ich Sunday Bloody Sunday. Porównajmy, to U2. A to ponownie Jula. Na koniec jeszcze jeden mail od Was. Kasia z Warszawy pyta: skąd mogę kojarzyć początek nowego utworu Blue Cafe Dendix, bo nie daje mi to spokoju. Może DJ Antoine i jego... To on? A to jeszcze raz Blue Cafe. Mam nadzieję, że o to skojarzenie chodziło. Na dzisiaj to wszystko. Muzyczne prezenty w tym tygodniu wędrują do panów: Oskara, Piotra i Michała. A ja cały czas czekam na wasze propozycje pod adresem jacek.tomkowicz@rmf.fm. W tym tygodniu do wygrania najnowsze, jeszcze pachnące świeżością płyty RMF Hot New 4. A nowy odcinek już w najbliższą środę o 12:00. Zapraszam.